Mamy dwa samochody, które zbliżają się do skrzyżowania z różnymi prędkościami. Te drogi tutaj krzyżują się pod kątem prostym. I w pewnej chwili ten pierwszy samochód, który zbliża się do skrzyżowania z prędkością 60 km na godzinę, znajduje się w odległości, w odległości 0,8 km od tego skrzyżowania. W tej samej chwili ten drugi samochód znajduje się w odległości. 0,6 km od skrzyżowania. No i teraz pytanie jest takie: jak szybko te samochody zbliżają się do siebie? Czyli jak szybko maleje odległość pomiędzy tymi dwoma samochodami, mierzona w linii prostej pomiędzy nimi? No to zanim zaczniemy to rozwiązywać, no to zastanówmy się, co to jest ta odległość, gdzie ona tutaj na tym rysunku się znajduje? Tutaj mamy kąt prosty, bo drogi się przecinają pod kątem prostym. No i ta odległość to jest odległość mierzona wzdłuż takiej prostej. Tutaj mamy jeden samochód, tu mamy drugi samochód. Ten trójkąt symbolizuje geometrię tego układu. No i ta odległość między nimi na tym rysunku to jest ta odległość S tutaj. No dobrze, no to jak obliczyć, jak szybko ta odległość maleje? Zastanówmy się najpierw, co wiemy. Powiedzmy, że tę odległość od skrzyżowania do tego pierwszego samochodu nazwiemy x. No to wiemy, że x jest równe 0,8 km. No ale x się zmienia. x maleje. Czyli pochodna x po czasie, ta prędkość, będzie ujemna, no bo x maleje. No i wiemy, że ona jest równa minus 60 km na godzinę. Nazwijmy tę odległość tego drugiego samochodu od skrzyżowania, nazwijmy y na przykład. To wiemy, że y jest równe w tej chwili, którą tutaj rozważamy, 0,6 km, a prędkość tego drugiego samochodu, czyli dy po dt, będzie równe minus 30 km na godzinę. No bo ta odległość również maleje, czyli pochodna y musi być ujemna. No i tutaj z rysunku wiemy, że ta prędkość jest równa 30 km na godzinę, no a minus, dlatego że odległość ma maleć. No i teraz to, co nas interesuje, to jest ile jest równe ds po dt w tej konkretnej chwili czasu, w której ten samochód znajduje się w odległości 0,8 km od skrzyżowania, a ten 0,6 km od skrzyżowania. No to jak to obliczyć? No łatwo jest znaleźć relację pomiędzy x, y, a s. Dlatego, że tutaj mamy trójkąt prostokątny, więc te trzy odległości muszą spełniać twierdzenie Pythagorasa. Czyli wiemy, że x kwadrat dodać y kwadrat ma być równe s kwadrat. No więc znamy relację między tymi wielkościami, więc jeżeli ją zróżniczkujemy, to dostaniemy relację pomiędzy pochodnymi. No a tutaj te pochodne znamy, a tę chcemy obliczyć. No to zróżniczkuję tutaj obie strony tego równania. Czyli będę miał tak. Pochodna x kwadrat. Tylko przypominamy sobie, że x jest funkcją czasu. Czyli tutaj musimy zróżniczkować funkcję złożoną. Bo Mamy x od t, to jest funkcja czasu. Jeszcze podniesiona do kwadratu. Pochodna x kwadrat to jest 2x razy pochodna funkcji wewnętrznej. Czyli razy dx po dt. Tak się różniczkuje funkcję złożoną. No tak samo tutaj mamy y jest funkcją czasu i tę funkcję y od t jeszcze podnosimy do kwadratu. No to pochodna y kwadrat to jest 2y razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy dy po dt. W poprzednich kilku filmach już wiele razy robiliśmy tego typu różniczkowania. No a tutaj mamy znowu trzeci raz to samo, czyli będziemy mieli 2s razy pochodna s po czasie. Czyli taki jest związek pomiędzy pochodnymi. My tutaj znamy wszystkie te wielkości, to znaczy znamy x, znamy dx pod dt, znamy y, znamy dy pod dt. Wszystkie te wielkości po lewej stronie znamy. No a co z tym s? S nie znamy, ale łatwo możemy również z tego twierdzenia, w tego rasa to wyliczyć, no bo wiemy, że w tej konkretnej chwili te odległości są takie jak tutaj na rysunku. No to może tutaj sobie obliczę to. Czyli jeszcze raz x kwadrat plus y kwadrat równa się s kwadrat. No i teraz wstawię te konkretne wartości, które tutaj mam. Czyli za x wstawię 0,8, czyli 0,8 do kwadratu. Nie będę pisał jednostek, wiadomo, że s wyjdzie w kilometrach, no bo x i y wstawiam w kilometrach. 0,6 do kwadratu, no to ma być równe s kwadrat. 0,8 do kwadratu to będzie 0,64. Dodać 0,36, no i to ma być równe s kwadrat. 0,64 dodać 0,36 to jest po prostu 1. Czyli s kwadrat ma być równe 1, jeżeli s ma być odległością, no to na pewno jest nieujemne, czyli s po prostu musi być równe 1, no i to było w kilometrach, więc to będzie 1 kilometr. Czyli w tej chwili, w której rozważamy tę naszą sytuację, odległość między tymi samochodami wynosi 1 kilometr. Czyli znam również to. Tutaj mogę to równanie jeszcze teraz przed wstawieniem tych danych podzielić przez 2. Czyli miał x razy dx pod dt, dodać y razy dy pod dt ma być równe s razy ds pod dt. No to wstawię te wielkości, które znam. Czyli za x -a wstawiam 0,8, 0,8. dx pod dt jest równe minus 60. Pamiętamy, że odległość mierzymy w kilometrach, prędkość w kilometrach na godzinę. Czyli ta prędkość ds po dt też widzi w kilometrach na godzinę. Ja tych jednostek to nie będę teraz przepisywał. Jak ktoś nie jest do końca przekonany, no to zachęcam, żeby sobie samodzielnie przeliczył to, pilnując cały czas tych jednostek. To wtedy przekonacie się, że rzeczywiście to dobrze wychodzi. y będzie 0,6, a dy po dt to jest minus 30. No i to ma się równać. S jest równe 1 razy ds po dt. No to co tutaj mamy po lewej stronie? Mamy 0,8 razy minus 60, czyli będzie minus, 6 razy 8 to jest 48, tutaj mamy 80 razy 60, czyli akurat będzie dokładnie 48, jak uwzględnimy to, że tu jest 0, tu jest przecinek odjąć, bo tu też ma minus, 0,6 razy 30 to jest to samo co 6 razy 3, czyli 18, no i to jest równe DS. Po DT, czyli ostatecznie, tutaj może na górę się przeniosę, dS po dT będzie równe minus 48 i minus 18, to jest razem minus 66. No i pamiętamy, że prędkości były w kilometrach na godzinę, więc to też wejdzie w kilometrach na godzinę. No i to jest odpowiedź na pytanie postawione w tym zadaniu, że Prędkość, z jaką te samochody się do siebie zbliżają, tempo, w jakim maleje odległość między nimi mierzona w linii prostej, jest równa minus 66 km na godzinę. No i tutaj mamy ten znak minus, dlatego że ta odległość maleje. No jeżeli jakaś wielkość maleje, to znaczy jej pochodna musi być ujemna. No i to się właśnie z tym zgadza. Czyli widzimy, że z taką prędkością, z prędkością 66 km na godzinę, te dwa samochody w tym konkretnym momencie, w tej konkretnej chwili czasu się do siebie zbliżają.